nigdy nie pragnąłem, nigdy nie marzyłem, nigdy nie myślałem o tym, że będę pisał codziennie, od 30 lat piszę codziennie, najwspanialszą historię, jaka kiedykolwiek wydarzyła się na kuli ziemskiej, najbardziej niesamowitą, czasami wręcz kryminalną, jest to historia mojego życia. Z tym, że od razu zaznaczam, że ta historia, ona jest ciekawa tylko i wyłącznie dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z Was przeżywa taką jedną, jedyną, niepowtarzalną historię, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła i nigdy się już później nie wydarzy. Historia każdego z Was jest 100 razy ciekawsza od mojej. To ktoś z Państwa może zapytać, no to dlaczego Ty piszesz, a nie ja? Ja też o tym bardzo długo nie wiedziałem, ale teraz wiem już na 1000%. Wszystko w życiu jest łaską. Zawsze młodzieży opowiadam, o co mi chodzi z tą łaską. Taki prosty przykład, że gdyby ktoś mojemu profesorowi poloniście, jak maturę zdawałem 50 lat temu, powiedział, że Budziaszek będzie pisał kiedyś jakieś artykuły, nie daj Boże z tego powstanie jakaś książka, to by się przewrócił ze śmiechu z całym gronem pedagogicznym. A tu okazuje się, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, mało że książka to jest 13, są tłumaczenia na różne języki i ona się wciąż pisze. W ogóle całe nasze życie można zupełnie śmiało nazwać, że codziennie dajesz mi znaki, a ja wciąż szukam zupełnie innych znaków. Wyobraźcie sobie, chyba to był marzec 45 roku, ja już w łonie matki miałem miesiąc, może półtora miesiąca. Ojciec mój był aresztowany jako akowiec. Mam starszego brata, który był bardzo schorowany. Mama miała codziennie wizyty UB w mieszkaniu. Nie mogła dostać żadnej pracy. I nawet koleżanki i nawet rodzina namawiały mamę, żeby zlikwidowała pana Janka, czyli mnie, bo nie będzie w stanie mnie w ogóle wychować, prawda? A już po urodzeniu, co ona mu daje, nie? I mama wtedy zaniosła mnie w sobie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie na ulicy Zamojskiego do Kościoła Redemptorystów i ofiarowała mnie Matce Bożej. Ofiarowała mnie Matce Bożej i tak zwanym przypadkiem nieprzypadkowym urodziłem się 21 listopada 1945 roku w święto ofiarowania Matki Bożej do świątyni. No i później przez całe życie moje, nawet przez te lata, kiedy fruwałem po świecie, robiłem dziwne rzeczy, to mama codziennie do końca swoich dni, do ostatniego swojego dnia na tej planecie, codziennie modliła się trzecią tajemnicą bolesną, cierniem ukoronowanie za mnie, żeby Jasiu kiedyś nie wstydził się przyznawać do Pana Jezusa. No i tak, miałem się nie urodzić, a plan Boży był zupełnie, zupełnie inny. Ja mam taki układ w domu, ponieważ ja od całego momentu, kiedy poznałem moją małżonkę w 68 roku, już byłem na walizkach, już bardzo dużo jeździłem po świecie. Potem pobraliśmy się po 5 latach. No i na głowie mojej żony, dom, dzieci i praca i tak dalej. Także mieliśmy taką umowę niepisaną, że ja co roku na miesiąc biorę dzieci na wakacje, żeby ją ociążyć. Moja żona wykłada na Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie, zawsze ma praktyki ze studentami i żeby miała troszeczkę odpoczynku od dzieci, ja jeździłem dzieci na wakacje, mieliśmy wynajęty pokój w chałupach na Helu i w 1984 roku moja żona mówi do mnie, że ona w tym roku pojedzie dziećmi na wakacje. Moja pierwsza myśl była taka, ponieważ malowaliśmy dom, mamy dosyć duży dom pomalowany na biało, że ona chce wymigać się od tego sprzątania po tych malarzach, bo jak wiecie, zawsze po malarzach jest więcej sprzątania niż tego malowania. Pomyślałem sobie, no to sobie jedź, nawet wypuściłem kilka nieparlamentarnych myśli w jej kierunku, dam sobie sam radę. No i czyszczę ten dom, futryny, wagle schody i tak dalej, i tak dalej. I coś mi napadło, że poszedłem do mojego kościoła parafialnego w lipcu na niedzielną mszę, nie chodziłem w każdą niedzielę na mszę świętą i w czasie tej mszy są pod koniec mszy ogłoszenia, że wychodzi krakowska pielgrzymka do Częstochowy i prośba do parafian, czy by nie udostępnili trochę podłóg w swoich mieszkaniach dla pielgrzymów, którzy dzień wcześniej przyjadą do Krakowa, żeby rano już na drugi dzień stawić się na Wawelu na początek tej pielgrzymki. Ponieważ mówię, mam dosyć duży dom, nigdy tego w życiu nie robiłem, no zgłosiłem, że mam duże mieszkanie i bardzo chętnie mogę udostępnić tym pielgrzymom, nawet kilkanaście osób może tutaj mieszkać. I proszę sobie wyobrazić, 4 dni przed wyjściem krakowskiej pielgrzymki jest do mnie telefon z duszpasterstwa akademickiego, które organizowało tą pielgrzymkę, że przyjechała grupa Niemców, 17 osób z Niemiec przyjechało i ja zgłosiłem duże mieszkanie i czy by oni nie mogli wszyscy zamieszkać u mnie. A mówię, proszę bardzo, nie ma sprawy. Proszę sobie wyobrazić taki moment, wchodzą ci Niemcy, a to były starsze panie, potem się okazało, że przyjechały na pielgrzymkę pokutną, bo ich mężowie kiedyś służyli w Wehrmachcie. I zanim zacząłem się z nimi witać, to jedna z tych Niemek mówi, musisz nas zaprowadzić na grób siostry Faustyny Kowalskiej.
ja zrobię taką mądrą minę, mówię, oczywiście, że was zaprowadzę, a sobie myślę, słyszałem, że gdzieś w Krakowie to jest, ale gdzie to jest, to nie mam pojęcia. Słuchajcie, to się było przed beatyfikacją, rok 84. Oni jechali 1300 km z Minster z Westfalii, żeby mnie zaprowadzić na grób siostry Faustyny, gdzie mam kilka przystanków tramwajem. I to był taki pierwszy znak. Codziennie dajesz mi znaki, a ja wciąż szukam zupełnie innych znaków. Co zrobiło 4 dni wspólnej modlitwy z tymi Niemcami? Że powstała jakaś dziwna przyjaźń między nami, także jak krakowska pielgrzymka wychodziła 8 sierpnia, zacząłem się z nimi żegnać już przed moim domem rano. Głos mi jakiś podpowiada, no, no szkoda, żeby się już z nimi pożegnać, może ich jeszcze odprowadzić na Wawel. I słuchajcie, wyszedłem z domu w podkoszulku, w klapkach, na bosakach, jak chodzę po mieszkaniu, wziąłem jakąś torbę, jakiś plecak, włożyliśmy na samochody na ulicy Bernardyńskiej pod Wawelem w Krakowie. Znowu się zaczynam żegnać czule, ale znowu jakaś myśl, a może byś jeszcze z nimi poszedł na górę, na dziedziniec wawelski, na mszę świętą? Nie ma sprawy. I wyszedłem i w czasie mszy świętej znowu przychodzi jakaś myśl, a może jeszcze kawałeczek z nimi przez miasto sobie przejdziesz, to potem sobie wrócisz do domu autobusem. I tak doszedłem do pierwszego noclegu. Około 30 km z Krakowa, wioska Smardzowice, wieczorem. Jak ja teraz wrócę do Krakowa? No i znowu myśl, aha, ktoś by dał mi kawałek koca, mówi, prześpij się tutaj w Sodole, to rano sobie jakoś wrócisz, nie? No i rano myślę, kurczę, co ja tu robię, gdzie ja tu jestem? Jak ja teraz wrócę do Krakowa? No i znowu, może do jakiegoś skrzyżowania dojdę i potem sobie autostopem wrócę do Krakowa. I słuchajcie, w tym momencie jest wyjęte 6 dni z mojego życiorysu. Bo naprawdę nie wiem, co się wydarzy, bo nie szedłem się ani modlić, ani nie miałem żadnej intencji, bez kromki chleba, bez szczoteczki do zębów, na bosaka, pod koszulku, po 6 dniach jestem na Jasnej Górze. I co ja tu robię? Co ja tu robię? Bo, no nie wiem, co ja tu robię. Dopiero dzisiaj, po latach, dociera do mnie słowo Matki Bożej, to ja Ciebie wybrałam. To ja Ciebie tutaj przeprowadziłam, bo jesteś dla mnie bardzo ważny. I to była moja pielgrzymka. Na następny rok poszedłem jako zawodowy pielgrzym, miałem garnuszek, miałem szczoteczkę do zębów, no i miałem drugie buty i tak dalej, i tak dalej. Moja mama po złamaniu szyjki biodrowej 2 lata leżała. Jak starszy człowiek leży, to pojawiało się co chwilę zapalenie płuc. W pewnym momencie uzbierało się mamie wody w płucach do szyi i przestało oddychać. Ja mówię, byłem wtedy w Poznaniu. I tuż przed wejściem na pierwszą konferencję był do mnie telefon z Krakowa, że pani z opieki społecznej, która przychodziła na dzień do mojej mamy, dzwoni, że pani Budziaszkowa leży, sina, nie oddycha, nie wiem, co robić. No. Włożono moją mamę po wszystkich szpitalach w Krakowie, nigdzie jej nie chcieli przyjąć, bo mówili, kochani państwo, tu szpital, my leczymy, taki przypadek już nie przyjmujemy, ale ona jeszcze żyła, no nie wiadomo dlaczego. I po powrocie do Krakowa opowiadałem moim przyjaciołom, że mam mamę w szpitalu, jest na Rutowiczu. I wszyscy, jak jeden mąż, moi koledzy, wiecie, co mówili do mnie? Ty święty, co ty nie ma sumienia? Swoją matkę do Narutowicza? Musisz ją natychmiast stamtąd zabrać. A mówię, to jest jedyny szpital, który ją przyjął. Co ja mam zrobić, nie? I będąc w szpitalu, będąc w Krakowie, powoli zaczynałem się przyzwyczajać do tego szpitala, prawda? A z moją mamą było tak, że nie było z nią żadnego kontaktu. Czasem tylko otworzyła jedno oko, żeby powiedzieć Jezu ratuj albo Jasiu ratuj. Także moim zadaniem było tylko co kilkanaście minut przewrócić ją z boku na bok, żeby się nie porobiły odleżyny, które zresztą później i tak się porobiły. Także miała się nieustaną biegunkę, bez względu na to, czy jadła, czy nie jadła. Także moim zadaniem było co kilkanaście minut ją umyć, przewrócić z boku na bok, prawda, przewinąć i tak dalej. Jak miałem ten wolny czas, chodziłem sobie od sali do sali, bo tam na jednej sali leżała starsza pani, która potrzebowała, żeby ją pogłaskać po głowie. Na innej sali staruszka, potem już moja koleżanka, trzeba było nalać troszeczkę łyżeczką herbaty. A miałem, słuchajcie, najbardziej ulubioną postać, taką panią, która miała 84 lata. Zobaczyłem na tej karcie, co wisi na łóżku. Ona już w ogóle nie chodziła, ale była nieprawdopodobnie dystyngowana, jakaś hrabianka albo coś. W każdym razie, jak ja przychodziłem rano na dyżur, to ona była już po porannej toalecie. Słuchajcie, fryzurka zrobiona, róż położony na policzki, usteczka zrobiona do samego nosa. No mówię wam, i coś pięknego. Jak ona bardzo lubiła, kiedy przychodziłem do niej rano, łapałem ją za ręce, patrzyłem jej głęboko w oczy i mówiłem, mu, jaka ty jesteś piękna, jak ty dzisiaj pięknie wyglądasz. Słuchajcie, jak ona codziennie czekała, kiedy przyjdę do niej i powiem jej, jaka jest ona piękna. Także mówię, przy okazji zawsze chłopakom mówię, jak chcecie zdobyć serce jakiejś dziewczyny, to zawsze jej mówcie, jaka ty jesteś piękna, jaka ty jesteś piękna. Ale żeby dziewczyny nie były odosobnione, to mówię dziewczynom, jak chcecie zdobyć jakiegoś faceta serce, to zawsze mu mówcie, jaki ty jesteś mądry, jaki ty jesteś mądry. To są takie stare, mówię, 50 lat w zawodzie, już wiem, że tak zostaliśmy stworzeni. I słuchajcie, tak dzień za dniem obchodzę cały szpital
ale nieustannie modlę się o szczęśliwą śmierć dla mojej mamy, bo ona na pewno z tego nie wyjdzie. I słuchajcie, ponieważ nie ma przypadku znowu na świecie, jak to mówię, i tak było do Wielkiej Soboty. Wielką Sobotę jest taki zwyczaj, że w Krakowie, jak poświęcimy nasze koszyczki, chodzimy z całymi rodzinami na groby Pana Jezusa. Jak wiecie, w centrum Krakowa kilkadziesiąt kościołów, przynajmniej kilkanaście trzeba odwiedzić i zobaczyć, jaki wystrój grobu i krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. I w czasie takiej adoracji, wpatrzony w Najświętszy Sakrament, przychodzi do mnie myśl. Powinienem dziękować Panu Bogu za to, że mama jeszcze żyje. Ja tak się patrzę z wyrzutem na ten Najświętszy Sakrament, mówię, jak tu dziękować? Ja już od 3 miesięcy cię proszę, żebyś ją zabrał, bo ona z tego na pewno nie wyjdzie. Poza tym my niesiemy ten krzyż, mówię o odleżynach, która już zapomni. Teraz, kiedy ją przewracam z boku na bok i myję, to mam kości na wierzchu, kość ogonowa na wierzchu, dwa żebra na wierzchu, biodrowa na wierzchu. Gdybyście zobaczyli te czerwone kości przechodzące przez skórę, jeszcze ta nieustana biegunka, mówię, jak tu dziękować? A ta myśl do mnie wraca, mówi, dziękuję, że jeszcze mama jeszcze żyje. Jeszcze nie jesteście gotowi na przejście mamy. Ja mówię, ustami to może spróbuję, ale w sercu to niemożliwe. Wyszedłem przed kościół i pytam się całego naszego towarzystwa, czy wy rozumiecie, co to znaczy, że powinniśmy dziękować Panu Bogu, że babcia jeszcze żyje? Nikt nie potrafi mi tego odpowiedzieć. A słuchajcie, jak to w moim przypadku bywa, słuchajcie, znowu tego dnia, kiedy przyszła do mnie ta myśl, że powinienem dziękować Panu Bogu, że mama jeszcze żyje, dostałem od moich przyjaciół z Ludźmierza, gdzie od kilkunastu lat odbywają się rekolekcje dla muzyków i właściwie owocem tych rekolekcji jest cały rynek muzyki chrześcijańskiej w Polsce. Te wszystkie zespoły Amen, Ben, New Life Music, Deus, Meus czy Tymoteusz, wszystkie te zespoły powstawały po rekolekcjach w Ludźmierzu. Nie byłem na ostatnich rekolekcjach, ponieważ siedziałem przy mamie i tam wszystko się nagrywa. Wszystko nagrane są uwielbienia, konferencje i na jednej płycie była jedna pieśń, którą wszyscy doskonale znacie. Tylko normalnie na spotkaniach modlitewnych śpiewamy ją w takim rytmie wolnym na 3/4, a oni z tego zrobili taką piękną bossanowę. To bossanowe, to takie rytmy południowoamerykańskie, to było jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu. I opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni. Nie wiem, czy Was kiedy spotkało coś podobnego, czy przyczepiła się do Was kiedyś jakaś melodia. Słuchajcie, ze mną było tak, że bez względu na to, czy jadłem zupę, czy odmawiałem różaniec, czy teraz w tym wieku muszę już kilka razy wstawać w nocy. Słuchajcie, bez przerwy wszystko mi grało. I opowiadać rano Twoje miłosierdzie. Nie mogłem się od tego odczepić. Słuchajcie, ból i ból, jeszcze raz ból. Mamy ze skaldami taki układ, że 2 tygodnie po świętach wielkanocnych nie gramy koncertów. W związku z czym ja byłem codziennie na dyżurze u mamy. I gdzieś po tygodniu tej walki z tą melodią idę przez korytarz w szpitalu, podchodzi do mnie jakaś pielęgniarka i mówi, przepraszam pan bardzo, ja chciałem się tylko dowiedzieć, czy pan to jest pan? A mówię, siostro, ja już naprawdę nie wiem, ale zaraz sprawdzę. I tutaj przejechałem w ogóle dłoni po całym swoim organizmie, mówię, chyba pan, ale proszę pana, nie o to mi chodzi. Tylko chciałem się dowiedzieć, czy pan to jest ten Jan Budziaszek? No tak, ja jestem Jan Budziaszek. A co? Bo wie pan co? Mam taką koleżankę, która się wstydzi panu powiedzieć, a ona jeszcze nie ma dzienniczka perkusisty. Mówię, jakiś problem, proszę bardzo. Ten dzienniczek perkusisty. Na drugi dzień, jak siedzę przy mamie, ta pielęgniarka, która dostała ten dzienniczek perkusisty, przychodzi do mnie i mówi, panie Janku, bo tutaj taka pielęgniarka, siostra Ela, mówiła, że ma pan jakieś niesamowite rozważania różańcowe i drogi krzyżowej. Nie dałoby się załatwić? No nie ma sprawy, proszę bardzo. Słuchajcie, nie mija kolejny tydzień, jak cały pierwszy oddział wewnętrzny w szpitalu Narutowicza w Krakowie chodzi z różańcem w ręku. A to, że chodzi z różańcem w ręku, to nic wielkiego, dlatego że każdy z nas ma przy sobie tą najważniejszą broń przeciwko szatanowi. Ojciec Święty Jan Paweł II rozdał Polakom 40 milionów różańców. Każdy statystyczny Polak dostał od Ojca Świętego różaniec. Każdy z nas to ma. Ja że moim kolegom mówię, alkoholikom z reguły. Słuchajcie, noście przy sobie poświęcony różaniec, jak cię łamie, nie może wytrzymać. Ręka do kieszeni, łap różaniec. Nawet gdyby miał trudności z odmawianiem, to trzymaj go i ściskaj, zobaczy, jakie iskry pójdą, słuchajcie, nie? To każdy z nas ma. Tylko co się stało w tym szpitalu? Nagle cały pierwszy oddział wewnętrzny szpitalu Narutowicza zaczął chodzić uśmiechnięty. Wyobraźcie sobie szpital, w którym niemal codziennie ktoś umiera. Na moich rękach umarło kilkanaście tych samych starszych koleżanek, prawda?
bardzo podniosły moment, ale za chwileczkę wszyscy uśmiechnięci, pielęgniarki, salowe, słuchajcie, lekarze, wszyscy chorzy, wszyscy uśmiechnięci. I nagle znalazłem się w niebie, bo jak się dziewczyny uśmiechają, robiły się tak piękne, że mi normalnie ciary przechodziły po plecach. Słuchajcie, tylko jestem w niebie, ale jak to zwykle bywa, jedna z tych pielęgniarek była jeszcze piękniejsza od wszystkich, słuchajcie. Wyobraźcie sobie piękną, wysoką blondynkę lat około 40. Tu zawsze młodzi ludzie się uśmiechają, jak ja mówię, piękna, wysoka, lat około 40. Mówię, spokojnie, ja mam 70, to przełożenie na 40 jest prawidłowe. Słuchajcie, która każe swój dyżur, rozpoczyna od tego, że przychodzi kilkanaście minut wcześniej, obchodzi cały oddział, z każdym chorym się przywita, uśmiechnie, porozmawia i tak dopiero zaczyna swoją pracę. I któregoś wieczoru, jak ja siedziałam przy mamie, ona podchodzi do mnie i mówi, panie Janku, może byśmy mamie wyjęli cewnik, bo widzę, że bardzo cierpi. A mówię, kto tu jest ciało medyczne? Ja czy ty? Kto ma wiedzieć, ten cewnik wyciągnąć czy nie wyciągnąć? W ogóle się na tym nie znam. Ona mówi, bo wie pan, po tych kilku miesiącach cewnikowania porobiły się mamie takie obrzęki na dżerki i każda najmniejsza kropeleczka wywołuje u niej olbrzymi ból. Gdybyśmy wyjęli ten cewnik, to i tak ma pampersa założonego, to się nic nie stanie, prawda? A przynajmniej nie będzie tak cierpiała. I w momencie, kiedy ona wyjmuje ten cewnik, ja mówię, siostro, ja Ciebie tak obserwuję od dłuższego czasu, powiedz mi, skąd u Ciebie tyle miłości? Skąd Ty czerpiesz miłość do tych chorych? Powiedz mi, skąd Ty to masz? Szybko mi to mów, skąd Ty to masz? A ona już wiedziała, że ja piszę ten dzienniczek perkusisty i mówi do mnie, panie Janku, niech pan sobie nie myśli. Ja nie jestem jakąś super katoliczką, ja nawet nie jestem pobożną kobietą, tylko wie pan co? Jak chodzę między tymi chorymi, a szczególnie między tymi ciężkimi przypadkami, to tak mi się wydaje, jakby to cierpienie i ta ofiara to były za mnie. Słuchajcie, jak ona mi to powiedziała, zrobiło mi się zimno, gorąco, musiałem natychmiast wyciągnąć zeszyt, który zawsze mam przy sobie, napisać zdanie, które w tym momencie uderzyło mnie w głowę. Do nieba idzie się nie dlatego, że nosiło się habit, czy pisało mądre książki o Panu Bogu, ale dlatego, że było się dobrym jak chleb. 7 miesięcy po śmierci mojej mamy. Idę do tego szpitala, dlatego że się ukazały w książce, w dzienniczku perkusisty te siostry, pielęgniarki, lekarzy. Wymieniam z nazwiska, z imienia. Jak mnie zobaczyły na korytarzu pielęgniarki, zaczęły krzyczeć, a co pan sobie wyobraża? Zanimuję pana oddział, 7 miesięcy pana nie było. Gdzie w szpitalu, gdzie niemal codziennie ktoś umiera, ludzie się wypisują, prawda? Co się stało w tym szpitalu? Ten szpital, który uchodził za najgorszy w Krakowie, stał się najwspanialszym szpitalem w mieście. A to po prostu tylko, nie wiadomo dlaczego, bo ja tam nic nie zrobiłem. Po prostu byłem w tym szpitalu i byłem zadziwiony w ogóle tym wszystkim, co się wydarzyło. To najpiękniejszy moment, że mówię po tych różańcach, że nagle cały szpital zaczął chodzić uśmiechnięty. I tak jest do dzisiejszego dnia. Jan Budziaszek. Wierzę w Boga.